2023 rok może stać z dużą jakby dozą prawdopodobieństwa pod znakiem dezinflacji, spadku inflacji. Jest coraz więcej sygnałów, że może no, niestety nie pierwsze miesiące 2023 roku, ale później przeważająca część tego roku będzie stać pod znakiem nawet dość wyraźnego spadku inflacji. Ja byłbym może nawet skłonny założyć się, że inflacja na koniec tego roku będzie jednocyfrowa. W mojej ocenie czeski i polski bank centralny robią słusznie, że zatrzymały się i teraz przyglądają się, czy to, co dotychczas zrobiły, wystarczy, aby w zdecydowany sposób zmienić przebieg procesów inflacyjnych i sprowadzić w przewidywalnej przyszłości inflację do celu. Moim zdaniem bank centralny powinien unikać mówienia o obniżkach stóp procentowych. Pierwsza połowa tego roku powinna być no, niezbyt dobra dla naszej gospodarki. Może będziemy się ocierać przynajmniej techniczną, płytką techniczną recesję. Firmy będą chomikować zatrudnienie, czyli będą traktować zwolnienie pracownika jako ostateczność. Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Blamański, witam Państwa w kolejnym odcinku naszych wywiadów. Dziś moim Państwa gościem jest Pan Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry. Panie Piotrze, rzeczą, takim wskaźnikiem makroekonomicznym odmienianym w minionym roku przez wszystkie przypadki i pewnie w tym roku też będzie na ustach wszystkich, jest inflacja. I chciałbym Pana zapytać, jakie są Pana prognozy dotyczące inflacji? Spadnie, nie spadnie? Zakotwiczy się? Tak, faktycznie to pewnie będzie ponownie popularne pojęcie, ale tym razem kierunek zmian tego zjawiska, czyli tempa wzrostu cen, będzie inny, będzie przeciwny do tego, co widzieliśmy w 2022 roku, bardziej korzystny dla większości z nas. To znaczy 2023 rok może stać z dużą jakby dozą prawdopodobieństwa pod znakiem dezinflacji, spadku inflacji. Jest coraz więcej sygnałów, że może no, niestety nie pierwsze miesiące 2023 roku, ale później przeważająca część tego roku będzie stać pod znakiem nawet dość wyraźnego spadku inflacji. I to chyba takie podstawowe życzenie natury ekonomicznej na ten 2023 rok dla nas wszystkich. No właśnie, dość znacznego. Czy inflacja, jak Pan zakłada, na koniec roku 2023 będzie jednocyfrowa, czy jednak nie? Ponieważ wcześniej się mówiło, że ona raczej będzie jednocyfrowa, natomiast teraz coraz więcej, przynajmniej moim oczom, ukazuje się analiz, które jednak mówią, że ta jednocyfrówka się nie pojawi na koniec roku. Jak Pan uważa? Nie, no naszym zdaniem to jest możliwe. W bazowym scenariuszu na koniec roku jesteśmy nieznacznie poniżej 10%, czyli na jednocyfrowym poziomie. Oczywiście niepewność dotycząca wszelkich prognoz ekonomicznych jest cały czas mocno podwyższona ze względu na siłę i taką pozaekonomiczną naturę szoków, którym gospodarka światowa i Polska jest w tej chwili poddawana. Natomiast no, taki najbardziej prawdopodobny scenariusz w naszej ocenie to jest jednak spadek inflacji dość wyraźny w trakcie 2023 roku do jednocyfrowego poziomu na koniec roku, a nawet średnio w czwartym kwartale tego roku inflacja według naszej prognozy powinna być poniżej poziomu 10%. I z tego, co widziałem, to chyba na ten moment ciągle taki konsensus prognoz, chociaż to zależy od źródła, ale widziałem takie konsensusy prognoz, medianę, średnią, jakieś tam grupy ekonomistów, grupy banków, instytucji finansowych, gdzie właśnie inflacja na koniec roku, czy nawet w czwartym kwartale jest na jednocyfrowym poziomie. No właśnie, faktycznie mimo wszystko wydaje się, że duża część ekonomistów, pomimo tego, co powiedziałem, duża część ekonomistów zakłada, że gdzieś będzie to w okolicach jednocyfrowego poziomu lub w okolicach 10%. Natomiast są ekonomiści, którzy uważają, że ten optymizm jest trochę zbyt duży. I tutaj mam na myśli m.in. członkinię Rady Polityki Pieniężnej profesor Joanny Tyrowicz, ale także doktora
Wojciecha Paczosa, którzy zaznaczają, że jest dosyć duże ryzyko zakotwiczenia się tych oczekiwań inflacyjnych, które mogą wpłynąć na to, że ta inflacja tak szybko nie spadnie. Skąd taka różnica zdań? Ponieważ tutaj, tak jak Pan mówi, Wy zakładacie nawet poniżej 10% tą inflację. No, różnica zdań wśród ekonomistów jest naturalna. Często się mówi, że tam gdzie dwóch ekonomistów, tam co najmniej trzy różne opinie. I jest niestety sporo w tym prawdy. I tutaj na pewno nie należy się na siebie obrażać. Trzeba ze sobą rozmawiać i wyjaśniać sobie swój punkt widzenia. Moim zdaniem na rynku w tym momencie dominuje przekonanie, wśród ekonomistów rynkowych, bankowych, rynkowych, dominuje przekonanie, że inflacja na koniec tego roku może być jednak jednocyfrowa, blisko tego dwucyfrowego poziomu, blisko 10%, ale jednak jednocyfrowa. Natomiast oczywiście myślę, że większość z nas, ekonomistów rynkowych, zdaje sobie sprawę, że ryzyko tego, że procesy inflacyjne potoczą się inaczej, jest duże. I ja na pewno podzielam taką opinię, taki pogląd, że jest ryzyko. To nie jest dla mnie podstawowy wariant, ale jest ryzyko, że ten dotychczasowy szok inflacyjny, którego doświadczyliśmy w trakcie 2020, a tak naprawdę już w 2021 roku, on się będzie ciągle jeszcze przefiltrowywał, tak, przez gospodarkę, że jeszcze wtórne efekty tych dotychczasowych impulsów inflacyjnych będziemy odczuwać, że ciągle gdzieś tam jeszcze chociażby dostosowywanie relatywnych cen będzie następować, podtrzymując inflację na wysokim poziomie. Więc no i nie znamy dokładnie obrazu jakby sytuacji, nie widzimy dobrze tego, co się dzieje w rdzeniu procesów inflacyjnych. Moim zdaniem niekoniecznie w tej chwili miary inflacji bazowej dobrze pokazują właśnie, co się dzieje z tym rdzeniem procesów inflacyjnych. One też już trochę przybrały taką naturę jak wskaźnik CPI, właśnie ze względu na to, że nawet w tych okrojonych miarach, jakimi są miary inflacji bazowej obliczane przez Narodowy Bank Polski, tam już jest bardzo dużo tych szoków egzogenicznych, więc to niekoniecznie jest obraz rdzenia procesów inflacyjnych i nie wiemy, co się w tym rdzeniu dzieje, więc tu jest na pewno dużo, dużo ryzyka i trzeba z pokorą podchodzić do wszelkich przewidywań procesów inflacyjnych. Natomiast no jest, z mojego punktu widzenia, jest tak dużo czynników sugerujących osłabienie presji na ceny, spadek cen surowców energetycznych, spadek cen surowców rolnych, spadek metali, cen metali przemysłowych i innego rodzaju surowców, materiałów, takich jak drewno, realny spadek dochodów, realny spadek sprzedaży detalicznej, konsumpcji za chwilę ogółem, procesy pieniężne, kredytowe, bardzo mocno stłumione. W Polsce szczególnie, najmocniej w Europie w tym momencie, może w Czechach jeszcze ewentualnie z podobną siłą. No, to jest naprawdę całe spektrum czynników pozwalających oczekiwać, że inflacja jednak będzie dość wyraźnie spadać. Plus nie zapominajmy też o efekcie wysokiej bazy. Także no, ja byłbym może nawet skłonny założyć się, że inflacja na koniec tego roku będzie jednocyfrowa, ale cały czas z pokorą i to trzeba podkreślić, bo te ostatnie kwartały, ostatnie lata nas mocno zaskakiwały i tutaj ekonomiści nie ponoszą jakiejś wielkiej winy za te duże czasami pomyłki w prognozach. Po prostu natura tych szoków, które nas spotkały, o charakterze pozaekonomicznym, niemożliwym do modelowania, tak naprawdę to całkowicie nieprzewidywalne szoki były, także no, mając świadomość, że te rzeczy ciągle się dzieją, że mogą się wydarzyć nowe tego typu szoki, trzeba na pewno z dużą ostrożnością podchodzić do wszelkich przewidywań. No właśnie powiedział Pan, że ta inflacja cały czas będzie się, cytuję, przefiltrowywać przez gospodarkę i cały czas jest ona mimo wszystko tych w miarę pozytywnych prognoz bardzo daleko od arbitralnego, co prawda, celu inflacyjnego, ale jednak. Jak Pan uważa, czy stopy procentowe jeszcze powinny wzrosnąć, czy może powinniśmy raczej, ta akcja podnoszenia stóp kredytowych powinna zostać wstrzymana tak, jak to ma miejsce obecnie? Ja jestem skłonny zgodzić się z opiniami takimi, jak na przykład wyrażona przez Izabel Schnabel z Europejskiego Banku, Schnabel z Europejskiego Banku Centralnego, że banki centralne w obliczu takiego silnego i uporczywego szoku inflacyjnego, przelewającego się na inflację faktyczną w wielu gospodarkach, powinny się wykazać jednak taką mocną determinacją w walce z inflacją.
i że tutaj ryzyko jakby jest po stronie zrobienia zbyt mało, a nie za dużo. Jakby generalnie się z tym zgadzam. Myślę, że natura tego szoku faktycznie jest taka, że, no, że to jest coś, czym bank centralny powinien się poważnie przejąć. Natomiast moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na to, że banki centralne w naszym regionie, w tym NBP, chociaż odrobinę później, ale też dość szybko, zaczęły zaostrzać politykę pieniężną. Czesi w czerwcu 2021 roku, potem Węgrzy, potem Polska, zanim zaczęły to robić główne banki centralne, tak? A jeśli chodzi o EBC, no to tutaj różnica jest olbrzymia, to jest ponad rok. EBC jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku łagodził politykę pieniężną, kontynuując skup aktywów, nie podwyższając stóp procentowych, rok po tym, jak banki centralne w naszym regionie zaczęły stopy procentowe podwyższać, politykę pieniężną zaostrzać, więc no tutaj jakby sytuacja jest inna i moim zdaniem banki centralne w naszym regionie, w tym Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej w Polsce zrobiły na tyle dużo, że tutaj ten bilans ryzyka moim zdaniem jest inny niż stara się to podkreślić słusznie w odniesieniu do Europejskiego Banku Centralnego, chociażby Izabel Schnabel. To znaczy w naszej sytuacji, po tym jak drastycznie polityka pieniężna została zaostrzona, stopy procentowe podwyższone, nominalnie najbardziej od ponad 20 lat i po tym jak widać efekty tego, chociażby w zjawiskach pieniężnych, kredytowych, gdzie mamy największy w historii spadek sprzedaży kredytów, gdzie po raz pierwszy w historii spada wartość ogółem kredytów mieszkaniowych, gdzie podaż pieniądza ogółem spada o blisko 10% już nominalnie, realnie wyraźnie powyżej 20%, co powinno działać mocno negatywnie na koniunkturę i mocno dezinflacyjnie. Jak to wszystko weźmiemy pod uwagę, to moim zdaniem w przypadku takich banków centralnych jak CNB czy NBP, czyli czeski, polski bank centralny, to może niekoniecznie węgierski, ale czeski, polski bank centralny, tutaj moim zdaniem jakby ten bilans ryzyka i taki punkt odniesienia dla bieżącej polityki pieniężnej jest już po drugiej stronie. To znaczy tutaj w tym, na ten moment według mnie większe ryzyko towarzyszy kontynuowaniu zaostrzania polityki pieniężnej, podwyższaniu stóp procentowych, niż zatrzymaniu się i dokonaniu oceny tego dotychczasowego zacieśnienia warunków monetarnych. Więc w mojej ocenie czeski i polski bank centralny robią słusznie, że zatrzymały się i teraz przyglądają się, czy to, co dotychczas zrobiły, wystarczy, aby w zdecydowany sposób zmienić przebieg procesów inflacyjnych i sprowadzić w przewidywalnej przyszłości inflację do celu. A to teraz zadam na odwrót pytanie, bo zaciekawiła mnie pana odpowiedź. Kiedy pan się spodziewa luzowania polityki monetarnej? Bo są głosy, co prawda nie są one częste, że może się to już pojawić pod koniec 2023 roku, choć z tego co kojarzę, NBP temu zaprzeczył, przynajmniej na tę chwilę. Jak pan uważa, kiedy możemy się spodziewać jakiejś pierwszej obniżki stóp procentowych? No, po pierwsze, uważamy, że w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni, czy oczekiwania inflacyjne są dobrze zakotwiczone, chociaż te badania, które są do Polski oczekiwań inflacyjnych, wyglądają całkiem nieźle, zaskakująco dobrze i nie sugerują, żeby oczekiwania inflacyjne się odkotwiczały. Raczej można powiedzieć, że zaskakujące jest to, że nie rosną te oczekiwania tak mocno jak bieżąca inflacja, ale nie mamy pewności, czy za chwilę chociażby pod wpływem nowych taryf na nośniki energii czy jakiegoś innego impulsu inflacyjnego te oczekiwania inflacyjne nie będą niebezpiecznie wysokie, czy nie będą się odkotwiczać, więc w sytuacji zagrożenia odkotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych moim zdaniem bank centralny powinien unikać mówienia o obniżkach stóp procentowych, nawet jeżeli wewnętrznie takie rozważania są prowadzone. Tak? Chodzi po prostu o to, żeby w odpowiedni sposób oddziaływać na oczekiwania. Tak? Raczej wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o retorykę, to powinna być asymetria w stronę takiego ostrzejszego języka, więcej jastrzębiości, mniej gołębiości. Natomiast jeśli chodzi o to, jak faktycznie będzie się sytuacja rozwijać,
Wydaje mi się, że przestrzeń do jakichś ostrożnych obniżek stóp procentowych pod koniec 2023 roku może się otworzyć i w naszym bazowym scenariuszu mamy założone pierwsze obniżki stóp procentowych NBP przed końcem 2023 roku. To założenie wynika z kalendarza wyborczego, czy jest jakby oderwane od tego? To oczywiście też jest zawsze ważne. Wszędzie na świecie banki centralne gdzieś tam też ten kalendarz wyborczy myślą, że zaglądają i trochę się wpisują, ale to jakby bez tych czynników fundamentalnych jakby nie miałoby znaczenia, więc kluczowe będzie to, co się będzie działo z otoczeniem globalnym, w tym z polityką głównych banków centralnych, a przede wszystkim z krajową koniunkturą i w efekcie tych omówionych wcześniej czynników z inflacją w Polsce. I my zakładamy, że jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, to będą widoczne mocne trendy dezinflacyjne, dekoniunktura w głównych gospodarkach, stłumienie popytu, mocna dezinflacja globalnie. W efekcie główne banki centralne będą mogły zakończyć podwyżki stóp procentowych w trakcie pierwszej połowy tego roku. Stąd zniknie ryzyko, zniknie presja na osłabienie złotego, chociaż ona już ostatnio i tak pod koniec 2022 roku jakoś nie była specjalnie widoczna, mimo że złoty się umacniał i to nawet znacząco, bardziej niż inne waluty w naszym regionie, mimo że Fed agresywnie kontynuował podwyżki stóp procentowych i EBC stał się zaskakująco jastrzębi, więc no, tym bardziej jak Fed i EBC będą kończyć podwyżki stóp procentowych, to pewnie złoty będzie sobie radził relatywnie dobrze, zakładamy umocnienie złotego do głównych walut w trakcie 2023 roku. Do tego pierwsza połowa tego roku powinna być no, niezbyt dobra dla naszej gospodarki, może będziemy się ocierać przynajmniej techniczną, płytką techniczną recesję, popyt będzie stłumiony, przede wszystkim konsumpcyjny. I to wszystko będzie się przekładać na dezinflację, ostre hamowanie inflacji do jednocyfrowego poziomu, tak jak mówiliśmy wcześniej, pod koniec roku. Z oczekiwaniami, że w kolejnym roku ta dezinflacja będzie kontynuowana i że gdzieś tam na horyzoncie będzie widoczny cel inflacyjny. I w takiej sytuacji realne stopy procentowe też, to jest istotne, będą rosły cały czas przy poprawie perspektyw inflacyjnych i stabilnych nominalnych stopach, więc realne stopy będą dodatnie, według niektórych szacunków ocen już w tej chwili realna stopa procentowa w Polsce nawet jest dodatnia albo blisko dodatniego poziomu, a za rok to mogą być już wyraźnie dodatnie poziomy i tendencja będzie wzrostowa w przypadku realnej stopy procentowej, więc to może być czas, to może być moment na to, żeby zacząć na poważnie rozmawiać, a może nawet zacząć działać w kierunku obniżenia stóp procentowych. My zakładamy, że właśnie ze względu na ten układ czynników makroekonomicznych te pierwsze obniżki stóp procentowych NBP pod koniec 2023 roku się rozpocznie. To jest bardzo mocna deklaracja, wielu może ucieszyć, natomiast nieco mniej na pewno ucieszą dane dotyczące PKB. Wspomniał Pan o dekoniunkturze, o tym, że możemy wejść w techniczną recesję. Ja się też spotkałem z prognozami, które mówią o całym 2023 roku pod kreską, co prawda bardzo minimalną i prawdopodobieństwo raczej nie jest to scenariusz bazowy, ale jednak jak Wy zakładacie, jeśli chodzi o PKB w całym 2023 roku? No, nasza prognoza właśnie jest w takiej okolicy zera, to jest 0,1% na plusie, ale to wbrew pozorom nie jest taki zły wynik, dlatego że pamiętajmy o dużych statystycznych zaburzeniach, jeśli chodzi o dynamikę PKB obecnie, czy w ostatnich kwartałach, także w ostatnich latach, pod wpływem pandemii, pod wpływem wojny w Ukrainie, działy się różne dziwne rzeczy z poziomem aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce. To wywołało pewne statystyczne zaburzenia i te standardowe miary aktywności gospodarczej, takie jak dynamika PKB roczna, nie radzą sobie z tym dobrze i przykładowo w 2022 roku prawdopodobnie mieliśmy blisko czy około 5% wzrostu PKB, ale przy bardzo dużym pozytywnym efekcie przeniesienia z 2021 roku. To jest taki, to jest ponad 3 punkty procentowe i to nie oznacza wzrostu faktycznego aktywności gospodarczej w trakcie 2022 roku, tylko to jest jakby przeniesienie bardzo mocnego odbicia gospodarczego z 2021 bardzo roku. Bardzo duży wzrost zapasów, jeśli dobrze pamiętam. To też, wchodząc już jakby tam fundamentalnie w ocenę i w interpretację, jakby z czym się ten mocny wzrost związał, to można by tak faktycznie tutaj na to wskazać.
Natomiast w 2023 roku będziemy mieli odwrotność tutaj. Będzie negatywny, ujemny efekt przeniesienia. Trzeba będzie dodać jeden, może 1,5 punktu procentowego. I tak naprawdę wychodzi na to, że to będą bardzo podobne lata, że takie skorygowane tempo wzrostu byłoby bardzo zbliżone, gdzieś tam w okolicach 2%, 2 z kawałkiem. Przy czym w trakcie 2023 roku będziemy mieli trajektorię wznoszącą, to znaczy 2022 rok stał pod znakiem hamowania gospodarki, dosyć ostrego nawet, a 2023 powinien stać pod znakiem ożywienia. Pierwszy kwartał może być na minusie, bo to jest bardzo prawdopodobne, roczna dynamika PKB będzie na minusie w pierwszym kwartale i kwartalna też na sporym minusie, natomiast kolejne kwartały powinny być już lepsze, nawet sporo lepsze, więc bardziej będziemy odczuwać ten rok jako takie ożywienie gospodarcze, a nie hamowanie jak w trakcie 2022 roku. No, czyli relatywnie będzie to wyglądało dla nas lepiej niż poprzedni rok, ale to też chciałbym... No, myślę, że psychologicznie to będzie łatwiejsze, że mamy przed sobą ożywienie, perspektywę poprawy koniunktury, a nie tak jak w trakcie 2022 roku, kiedy byliśmy straszeni prognozami recesji poważnej, bo nawet głębokiej w całej Europie i w Polsce, tak? Więc no tutaj perspektywy będą jaśniejsze i co ważne, warto podkreślić, że najnowsze dane z przełomu czy z końca 2022 roku, chociażby wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu za grudzień, to taki pierwszy wskaźnik makroekonomiczny opublikowany w trakcie 2023 roku, on właśnie potwierdza taki relatywnie korzystny scenariusz, gdzie gospodarka najgorsza ma już za sobą i właściwie niemal od samego początku 2023 roku zaczyna przynajmniej delikatnie przyspieszać. Jeśli będzie na minusie, to bardziej za sprawą efektu statystycznego wysokiej bazy, tak? Natomiast te realne procesy gospodarcze zaczynają się układać coraz lepiej, a jednocześnie towarzyszy temu dezinflacja, bo też w tym badaniu PMI bardzo dobrze wyglądały te subindeksy dotyczące kosztów produkcji czy cen wyrobów gotowych. Tam były najniższe poziomy od wielu kwartałów, od kilku lat, co zwiastuje właśnie tą dezinflację, która może być bardzo charakterystyczna dla 2023 roku. To poczucie takiego bezpieczeństwa, poprawy i że będzie lepiej, ono też pewnie wpływa w jakiś stopniu na rynek pracy, ponieważ dlaczego o to pytam? Jest to dosyć nietuzinkowa sytuacja, przynajmniej tak mi się wydaje, że nietuzinkowa sytuacja, przynajmniej nie do końca zgodna z tym, co uczono mnie na studiach ekonomicznych. Mianowicie przewidywana jest recesja, lub duże hamowanie gospodarcze, stoimy przy tym, że jest przewidywane hamowanie gospodarcze. Inflacja jest dosyć wysoka, koszty w firmach mimo wszystko są cały czas wysokie, natomiast nie widać za bardzo w prognozach bezrobocia jakiegoś Armagedonu. To bezrobocie ma się utrzymywać na w miarę podobnym poziomie, może z delikatnym wzrostem, ale to będzie wzrost tak w zasadzie marginalny. Z czego to wynika? No, w naszej ocenie to wynika zasadniczo z czterech czynników. Po pierwsze, ten epizod spowolnienia gospodarczego, pogorszenia koniunktury, czy może nawet przynajmniej jakiejś płytkiej technicznej recesji, weszliśmy z niemal rekordowo wysoką liczbą wakatów. I to jest czynnik, który zaabsorbuje pewną część spadku popytu na pracę. Po prostu część firm, widząc jakieś osłabienie popytu, w pierwszej kolejności zetnie te wakaty, czyli nieobsadzone miejsca pracy, nie generując wzrostu bezrobocia, tak? A dopiero przy ewentualnym głębszym pogorszeniu koniunktury mogłyby te firmy redukować istniejące zatrudnienie. Więc to jest jeden. Po prostu brakowało rąk do pracy, firmy jechały na deficycie pracowników i teraz ten deficyt zniknie, no ale to nie oznacza wzrostu bezrobocia. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, o podobnym charakterze, to spadająca liczba osób w wieku produkcyjnym. O ponad 100 tysięcy osób więcej odejdzie na emeryturę w tym roku, odeszło w poprzednim, odejdzie w tym, niż weszło młodych ludzi na rynek pracy. I to też jest równoznaczne z powstawaniem wakatów, tak? I to jest taki sposób na taką naturalną, bezbolesną redukcję zatrudnienia w wielu firmach, te odejścia na emeryturę starszych pracowników, bez generowania wzrostu bezrobocia, utraty całkowitego dochodu przez gospodarstwa domowe, tak? Więc to jest taki czynnik łagodzący przebieg dekoniunktury, spowolnienia recesji w przypadku gospodarstw domowych, popytu konsumpcyjnego, jakości portfela kredytowego w bankach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest drugi element. Trzeci to bardzo wysoka liczba tymczasowych
krótkoterminowych, agencyjnych pracowników zagranicznych, tak? Jest bardzo prawdopodobne, że w wielu firmach redukcja zatrudnienia, redukcja kosztów będzie się koncentrować w tym obszarze, że będzie dotyczyć głównie tych pracowników. To jest naturalne. Tam jakby redukcja kosztów może być najszybsza, jest najtańsza, najłatwiejsza, a jednocześnie ci pracownicy no niekoniecznie są zakorzenieni w Polsce, tracąc tutaj zatrudnienie, bardzo możliwe, że wybiorą jakiś inny kraj, inne miejsce, gdzie praca dla nich będzie. W ramach tej samej agencji międzynarodowej działającej regionalnie czy globalnie. Ale na pewno z tego tytułu nie będzie wzrostu stopy bezrobocia w Polsce, pogorszenia jakości portfela kredytowego, osłabienia konsumpcji istotnego, tak, i tak dalej. Więc to jest trzeci element, którego nie było absolutnie przy poprzednich epizodach spowolnienia gospodarczego w Polsce, poza pandemią, ale wtedy rynek pracy funkcjonował w ogóle na specjalnych zasadach pod ochroną, pod osłoną tarczy antykryzysowej. I czwarta rzecz, to chyba gdzie można najmocniej nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że na horyzoncie gdzieś tam jest już ożywienie gospodarcze, że niekoniecznie firmy są w jakichś takich bardzo minorowych nastrojach i nie widzą w ogóle nadziei, światełka tunelu, tak, w tunelu dla siebie. Jeżeli gdzieś na horyzoncie jest już ożywienie, no to moim zdaniem firmy będą bardzo niechętnie zwalniać pracowników, wiedząc, że na horyzoncie jest cykliczne ożywienie, do tego mamy przed sobą kolejne lata pogarszania się strukturalnie sytuacji na polskim rynku pracy, w sensie pogłębiania się deficytu rąk do pracy, szczególnie tam, gdzie mowa jest o fachowcach doświadczonych, ludziach z jakimiś unikalnymi umiejętnościami. Więc moim zdaniem to otoczenie, taki układ jakby tutaj czynników będzie powodować, że firmy będą chomikować zatrudnieniem, czyli będą traktować zwolnienie pracownika jako ostateczność, może w jakichś skrajnych, naprawdę złych okolicznościach będą próbowały się dogadać na zasadzie redukcji wymiaru etatu, może przytną bonusy, te zmienne części wynagrodzenia, ale wydaje mi się, że zwalnianie tego typu pracowników będzie naprawdę ostatecznością i to też będzie się przyczyniać, to chomikowanie zatrudnienia do tego, że nawet w warunkach jakiejś zauważalnej dekoniunktury nie będzie wzrostu bezrobocia, a dostosowanie na rynku pracy do jednak zauważalnie gorszej koniunktury będzie następować tak, jak to widzimy w ostatnich miesiącach, czy nawet już kwartałach, dwóch, czyli poprzez obniżenie realnej dynamiki wynagrodzeń, poprzez obniżenie realnych płac, a nie poprzez destrukcję miejsc pracy i wzrost bezrobocia. I to jest chyba lepszy rodzaj dostosowania, dający gospodarce taką większą elastyczność i też potem możliwość szybszego odbicia, kiedy poprawią się warunki zewnętrzne. Czyli jest to faktycznie nie do końca zgodne z tym, co mnie uczono, ale to akurat pozytywna informacja. Na koniec chciałbym Pana zapytać, czy Wasze analizy przewidują otrzymanie przez Polskę środków z KPO? I jeśli nie, to jak zakładacie, czy jeśli te środki faktycznie popłyną, to czy sytuacja się jakoś istotnie poprawi w najbliższych 2 latach, chociaż bardziej się skupiałbym na obecny rok. Nasz scenariusz makroekonomiczny na 2023 rok nie uwzględnia napływu środków w ramach KPO, środków unijnych. Na kolejne lata tak. Gdyby te środki się pojawiły już od tego roku, przynajmniej w jakiejś mierze, no to niewiele, ale dodałoby trochę do wzrostu gospodarczego, ale to jest no, niskie kilka dziesiątych punktu procentowego. Niewiele, bo tu te procesy mają sporą inercję, zajmują dużo czasu te procesy inwestycyjne w ramach KPO, więc to nie robiłoby dużej różnicy, plus pewna część tych procesów inwestycyjnych w ramach KPO jest realizowana ze środków własnych Polski, tak, więc to nie byłaby duża różnica. Natomiast wydaje nam się, że byłoby dobrze jednak, gdyby te środki były pozyskane w kontekście stabilności makroekonomicznej. Być może te środki nie są w Polsce tak bardzo niezbędne do pobudzenia wzrostu gospodarczego. W pewnych obszarach tak, na przykład transformacja energetyczna, tutaj te pieniądze mogą odegrać bardzo dużą rolę i ułatwić przeprowadzenie tego procesu, ale przede wszystkim te pieniądze są ważne w kontekście zmiany reżimu finansowego na świecie, gdzie mamy odejście od trwającego ponad dekadę okresu ultraniskich, zerowych, ujemnych stóp procentowych i dostępnego łatwo pieniądza, kapitału na świecie. Trzeba zwrócić uwagę, że to się zmieniło i to na lata prawdopodobnie, tak? Teraz dużo trudniej będzie o finansowanie. Główne banki centralne, nawet jak skończą podwyższać stopy procentowe, to szybko ich nie będą obniżać, a jednocześnie te banki centralne będą kontynuować ilościowe zaostrzanie polityki pieniężnej, QT, odwrotność QE, więc o kapitał na świecie będzie jeszcze przez długie lata, nawet nie kwartały, trudno.
i koszt tego kapitału będzie, tego finansowania będzie mocno podwyższony, więc w takich warunkach no, niemal darmowe albo nisko oprocentowane pieniądze z Brukseli, wydaje mi się, że to jest jednak coś cennego, cenniejszego niż nawet niż przez poprzednią dekadę, czy od początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Więc w tym kontekście tych zaostrzonych warunków finansowych na świecie, wydaje mi się, że to jest coś, o co naprawdę warto się postarać, schylić, i to może sprzyjać utrzymaniu takiego wysokiego stopnia stabilności makroekonomicznej w Polsce. To nie jest tak, że my wypadamy źle pod tym kątem, wręcz powiedziałbym, że bardzo dobrze, i to też podkreśliła Komisja Europejska w ostatniej publikacji dotyczącej procedury nierównowag makroekonomicznych, gdzie Polska wypadła najlepiej ze wszystkich unijnych państw, ale no, naprawdę warto, żeby w takim trudnym, pełnym wstrząsów poważnych w świecie tą stabilność makroekonomiczną dodatkowo wzmacniać, zabezpieczać, utrwalać, i środki unijne mogą się do tego przyczynić. Padły też tezy mówiące o tym, że napływ tych środków, co też dla wielu jest dosyć niezrozumiałe, dla wielu ludzi nie zagłębiających się aż tak w ekonomię, padły tezy, że napływ tych środków może mieć wpływ dezinflacyjny w Polsce, co jest też dość to poprzez wpływ niezrozumiałe, ponieważ pieniądze płyną, a my mówimy o tym, że mają wpływ dezinflacyjny. Tak, znaczy tutaj to myślę, że może tak nieliniowo przebiegać różnie w czasie, dezinflacyjnie na pewno kanałem kursowym, to znaczy informacja o napływie tych środków i ich faktyczny napływ może działać w kierunku umocnienia złotego, i to ułatwiałoby walkę z inflacją, działałoby w kierunku ograniczenia inflacji. Natomiast no, trzeba pamiętać, że potem, że wydatkowanie tych środków, nawet jeżeli to by były inwestycje, no jednak miałoby w jakimś stopniu efekt proinflacyjny, prawda? Początkowo wydatkowanie tych środków na inwestycje, realizowanie tych inwestycji, ale później z kolei po realizacji tych inwestycji, czyli po podniesieniu potencjału podażowego gospodarki, znowu pojawiłoby się działanie dezinflacyjne, tak? Dezinflacyjne trwale, a jednocześnie pozytywne dla wzrostu gospodarczego. To tak czy inaczej myślę, że oceniając wszystkie za i przeciw, dobrze by było, gdyby te pieniądze do Polski jednak jak najszybciej popłynęły. Dobrze, to wszystkie pytania, które do Pana miałem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Pan Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego.